Przed ostatnim rajdem w sezonie 2001 aż 4 kierowcy miało szansę na tytuł w WRC, a ostatni rajd to był prawdziwy... Dojdziemy do tego, bo przed nami 7 rajdów w WRC, gdzie ciągle coś się działo. Inaczej mówiąc, zapraszam Cię na drugą część sezonu 2001, czyli dziś poznasz, jaki kierowca, jaki zespół i jaki samochód okazał się królem w WRC w 2001 roku. Czas na kolejne rajdowe legendy. Zanim zaczniemy, to czas przypomnieć, co się działo w pierwszej połowie 2001 roku. Link do odcinka masz w opisie, ale szybkie przypomnienie. Jeśli chodzi o kierowców, to rządzi Tommy Mäkinen oraz Colin McRae, potem Carlos Sainz, ale ja bym nikogo nie skreślał, bo ten sezon jest wyjątkowy. A jeśli chodzi o zespoły, to Peugeot ma tylko 20 punktów, aż 40 mniej niż Ford. Ale tak jak mówiłem, ja bym nikogo nie skreślał, bo ten sezon jest... No nie uprzedzajmy faktów, ale ty powinieneś uprzedzić zimę i założyć zimowe opony. A ty znajdziesz u partnera tej serii sklep opon.com. Masz tam mega duży wybór, mega ofertę, mega atrakcyjne ceny i super fachową obsługę. Lepszego miejsca na zakup nowych opon nie znajdziesz, więc wbijaj po nowe zimówki na sklep opon.com. Link masz w opisie, a my udajemy się aż do Afryki na 8 rajd w WRC w sezonie 2001. Safari nie jest już takie jak w latach 70. czy 80., ale to dalej hardcore. Zresztą o jego trudach szybko przekonało się kilku zawodników. To jest Richard Burns, który na pierwszym OS-ie ma problemy. Dosłownie urywa koło i ma po rajdzie. Bardzo szybko dołączył do niego Colin, który także uszkodził auto. To znaczy, Colin rozwala układ kierowniczy, udaje im się go naprawić, tak im się wydawało, bo z powodu kolejnej awarii prawie wpada na widzów. Potem Colin po swojemu wrócił na trasę. No ale jego Ford poddał się tuż przed serwisem, więc Scott także jedzie do domu. Za to po zwycięstwo jedzie Tommy Mäkinen, bo na drugim OS-ie został liderem i nie oddał tego miejsca do końca dnia. Za jego plecami miał Carlosa Sainza. A potem Harry Rovanpera, który zaczął słabo z powodu przebitych opon, ale awansował po problemach innych. To znaczy, wyżej mógł być Marcus Gronholm, no ale Safari tylko czeka na tych, którzy przesadzą z szybkością. Z pomocą widzów auto udaje się wyciągnąć, ale uszkodzenia były za duże i ma po zawodach. Więc na koniec dnia mamy Mitsubishi i Mäkinena, potem Carlos Sainz w Fordzie i Harry Rovanpera w Peugeocie i drugiego dnia Rovanpera jest już oczko wyżej. Zyskał, bo silnik w Fordzie Carlosa Sainza nie wytrzymał trudów tego rajdu. Więc liderem dalej jest Tommy Mäkinen, awansuje za to Rovanpera, który teraz jest drugi, choć łatwo nie jest. Awansuje także Peter Solberg, który był czwarty pierwszego dnia, a teraz jest trzeci. No i kolejny raz Skoda pokazuje się z dobrej strony, bo Armin Schwarz wygrał pierwszy OS, na drugim był drugi, potem jednak Armin uszkodził rękę i zaczął spadać w klasyfikacji. No ale ostatecznie pod koniec drugiego dnia i tak jest tuż za podium, jest czwarty. Jednak trzeba przetrwać jeszcze jeden dzień, no i nie udało się to w Subaru.
bo kiedy zaczyna cię wyprzedzać twoje własne koło, to wiesz, że nie jest dobrze. I tak odpadł Peter Solberg, a jechał na trzecim miejscu. I skorzystał na tym Armin Schwarz i był na najniższym podium. Na czwartym znalazł się François Delacour-Fordzie, a potem miała być kolejna Skoda. No ale Bruno Thierry nie słuchał się swojego pilota. Wpadł w dziurę, no i rozwala auto, a pilot przy tym uszkodził plecy i mają po rajdzie. No i na jego miejsce wskoczył Freddy Loix, który był świadkiem spalenia auta Didiera Auriola. Jak widać, Safari zbierało żniwa, ale nie każdy narzekał, bo Tommy Makin i jego Mitsubishi przetrwało ten rajd i tym samym umocnili się na pozycji lidera w klasyfikacji generalnej. To znaczy, Makinen ma 40 punktów, 10 więcej niż Colin McRae i 14 więcej niż Carlos Sainz. I co jeszcze ciekawsze, Mitsubishi ma 66 punktów, czyli o 6 punktów pokonuje Forda i aż o 38 Subaru i o 40 Peugeot. Ale to wszystko się zmieni. Witamy w Finlandii, czyli tam, gdzie rządzą Finowie, jednak tym razem to nie będzie Makinen. Tak, to był Tommy Makinen i to już na samym początku rajdu. To był pierwszy OS i lider klasyfikacji generalnej kończy rajd. No a rządzili inni Finowie. Był to Markus Grönholm, który toczył pojedynek z Harrym Rovanperą. No i Rovanpera był liderem, ale na trzecim OS-ie stracił swoje prowadzenie. A potem na szóstym uszkodził amortyzator i dzień zakończył dopiero na piątym miejscu. Więc Markus Grönholm nie musiał się nim martwić, ale zjawił się ktoś inny. I nie był to Fin, ale Brytyjczyk Richard Burns, który dzień zakończył jako lider. Drugi był Peugeot i Grönholm, a potem kolejny Subaru i Estończyk Marco Marti. Więc mamy Subaru, Peugeot, Subaru i znowu Peugeot, bo czwarty był Didier Auriol. No ale drugiego dnia rozwala zawieszenie i w spektakularny sposób kończy swój rajd. Więc odpada nam jeden Peugeot, ale w zespole niebieskich także mają kłopoty. Bo nie dość, że Richard Burns musi odkurzać trasę, to jeszcze rozwala koło i traci koszulkę lidera. Wyprzedza go Markus Grönholm, ale to nie koniec złych wieści dla Richarda. Bo do walki dołączył także Harry Rovanpera i na 15 OS-ie wyprzedza Richarda. Do tego Rovanpera jechał tak szybko, że zastosowali Team Orders. To znaczy nie miał wyprzedzać Markusa. Więc mamy dwa Peugeoty, Subaru, a za nimi tam był Colin, który pierwszego dnia był dopiero 10, a teraz zbliżał się do czołówki. I tak zakończył się dzień numer 2 i czas na trzy ostatnie OS-y, gdzie wydawało się, że Peugeot ma wszystko pod kontrolą. Czyli Markus Grönholm jedzie jako lider, Rovanpera nie ma go wyprzedzać i utrzymuje za sobą Richarda. I ten plan się sprawdzał. Do przedostatniego OS-u, bo Rovanpera ma problemy z amortyzatorami i przez to jego auto jest niestabilne. No i co gorsza, dla nich nie mają kiedy ich wymienić, bo został ostatni OS. I to właśnie na tym OS-ie Richard Burns wyprzedza Rovanperę. Ale na tym nie koniec, bo Colin poczuł krew, jechał jak szalony i także skorzystał z tej okazji. Wyprzedził Rovanperę o 1,5 sekundy i był tylko 7 sekund za Richardem, który był drugi. A w końcu wygrywa Markus Grönholm i to jego pierwsza wygrana w tym sezonie, ale on praktycznie nie walczy o tytuł kierowców. A walczy Tommy Makinen, który nie ukończył tego rajdu, więc zbliżył się do niego Colin, który tracił już tylko 6 punktów. Znowu jeśli chodzi o zespoły, to Ford zrównał się z Mitsubishi i mają po 66 punktów. Znowu Peugeot wyprzedził Subaru o 4 punkty, ale nadal tracą 27 punktów do czołówki. A jak będzie po rajdzie Nowej Zelandii? Witamy w Nowej Zelandii, gdzie największe dramaty rozegrały się ostatniego dnia. No ale zaczniemy klasycznie od początku.
A na początku Tommy MacKinnon jechał jako pierwszy, odkurzał trasę i z tego powodu dzień ukończył dopiero na 14 miejscu. Moment chwały miał Peter Solberg w Subaru, bo od 2 do 5 OS-u był drugi, a potem spadek na 5 i ostatecznie na 9 miejsce. Dobrze zaczął także Alistair McRae w Hyundaiu, bo jechał jako trzeci, ale spadł aż na 7 miejsce. No a dzień w sumie należał do Markusa Gronholma z Peugeota, bo do 6 OS-u był liderem. Ale ostatecznie ktoś go wyprzedził. I tutaj zaskoczenie. Był to Kenneth Eriksson z Hyundai'a, ale to wynikało także z tego, że startował z końca stawki, a to oznaczało, że trasa była już przyczepna. Bo w Nowej Zelandii lepiej startować z końca stawki, więc Markus Gronholm zwolnił przed metą ostatniego odcinka pierwszego dnia, aby nie startować z przodu. Ale podano mu zły czas. Hey, you show 11:17. Był wściekły, bo to oznaczało, że będzie startować jako drugi za Eriksonem. A miał być za Fordami, czyli za Carlosem Sainzem, który ostatecznie był trzeci, i Colinem, który był czwarty. No ale startuje jako drugi i odczuł to. Ale nie tak bardzo jak Eriksson. Ten ruszał jako lider, odkurzał trasę i spadł na 7, a potem na 10 miejsce. Znowu Markus Gronholm z drugiego spadł na 5 miejsce. Tracili ci, co jechali z przodu, a im dalsze miejsce startowe, tym mniejsza strata, bo Carlos Sainz ruszył jako trzeci, a stracił tylko jedno miejsce, a wyprzedził go Harry Rovanpera, który pierwszy dzień skończył na 12 miejscu, a teraz jest trzeci. Znowu Colin startował jako czwarty i zyskał dwie pozycje i był drugi drugiego dnia. A z samego końca na sam szczyt dostał się Richard Burns z Subaru. Pierwszego dnia miał problemy ze sprzęgłem i skrzynią biegów i był dopiero dziesiąty. No ale drugiego dnia jechał bardzo szybko i ryzykownie. To się opłaciło, bo wskoczył na lidera. Owszem, miał przewagę, bo startował z tyłu, ale teraz pojedzie jako pierwszy, potem Colin i Rovanpera. No ale trasa już była oczyszczona, więc nie dał się nikomu pokonać. Owszem, Colin się zbliżał z każdym kilometrem, ale w międzyczasie pojawiały się błędy, więc nie był w stanie dogonić Richarda. I Richard pierwszy, potem Colin i walka za ich plecami. Bo już na pierwszym OS-ie trzeciego dnia Harry Rovanpera popełnia błąd i ląduje za Carlosem Sainzem. Więc Rovanpera traci jedno miejsce, a potem na przedostatnim OS-ie wyprzedza go Markus Gronholm i tym samym Rovanpera spada z trzeciego na 5 miejsce. Duża strata, więc na ostatnim OS-ie Rovanpera nie ma nic do stracenia. Jedzie na limicie. Znowu poza limitem jechał Carlos Sainz. Popełnia błąd. Dzięki temu Rovanpera odzyskuje jedno miejsce, ale na tym nie koniec niespodzianek. Markus Gronholm ruszył za wcześnie i dostał 10 sekund kary, więc Rovanpera wraca na trzecie miejsce i jest radość. Choć pewnie nie taka duża jak u tego gościa, czyli Richarda, który wygrywa po raz pierwszy w tym sezonie i to także pierwsza wygrana dla Subaru. Tym samym Subaru jest trzecie w generalce i wyprzedza Peugeota o 2 punkty, ale traci 30 do Forda, który jest liderem. Znowu Richard Burns jest trzeci w klasyfikacji kierowców i ma 1 punkt przewagi nad Carlosem Sainzem i traci 9 do Colina McRae i Tommy MacKinnona, którzy mają tyle samo punktów. Ale Tommy dostanie nowe auto. Od 1997 roku zaczęły na trasach rajdowych pojawiać się auta w specyfikacji WRC, ale do tego nie zaliczało się Mitsubishi, bo oni... W 1997 roku używali A-grupowej rajdówki Lancera Evo 4 i Tommy MacKinnon w niej zdobył swój drugi tytuł w WRC. W 1998 roku to był Lancer Evo 5, czyli dalej A-grupowe auto i MacKinnon zdobył swój trzeci tytuł w WRC. Rok 1999 to Lancer Evo 6 i kolejny tytuł dla MacKinnona. Ten sam model jeździł także w 2000 roku, ale MacKinnon był dopiero czwarty, więc wydawało się, że czas na zmiany. Jednak teraz mamy rok 2001 i MacKinnon dostał Lancera Evo 6,5, czyli dalej A-grupowe auto. No i po 10 rajdach MacKinnon wraz z Colinem jest liderem klasyfikacji, a Mitsubishi walczy o tytuł. No ale szefostwo wyścigu FIA powiedziało dość.
Mitsubishi, jak chce walczyć dalej, to musi mieć rajdówkę jak inni w specyfikacji WRC. Więc Japończycy wzięli swoją wersję Lancera, większą odmianę Sedia, i przerobili na rajdówkę, tworząc z Lancera Evo 7, który od tego momentu idzie inną drogą. To znaczy drogowy model, jak i rajdowy się rozchodzą. Owszem, rajdówka dalej ma ten sam silnik 4G63T, co drogowy model, ale to już auto typu WRC, więc nie musi być związane z drogowym samochodem, bo jako jedyny cel tego auta to teraz wygrywać. Tylko czy to się uda na pierwszym sprawdzianie? Jesteśmy we Włoszech, ale to będą francuskie potyczki. No ale klasycznie. Zaczniemy od początku. A na samym początku rządzi Gilles Panizzi w Peugeocie, bo zdobywa pierwszy OS. Potem jednak spada na drugie miejsce, aby na piątym wrócić na lidera. Bo przecież Peugeoty są rewelacyjne na asfalcie, bo rok wcześniej rządziły w takich warunkach. No ale to było rok wcześniej, bo teraz jest także Citroën. I to właśnie Jesús Puras w Citroenie walczył z Panizzi. I ostatecznie go pokonuje, tym samym mamy Citroena na pierwszym i Peugeota na drugim miejscu. Następnie na trzecim kolejny Peugeot, bo za ich plecami trzymał się Markus Grönholm. Jednak problemy ze skrzynią i słaba widoczność w mgle sprawiło, że spadł aż na ósme miejsce. A w jego miejsce wskoczyło kolejne francuskie auto. Był to Filip Bugalski w Citroenie, który uderza w skałę. Były uszkodzenia, spora strata, ale jechał dalej i na koniec dnia był trzeci, więc Citroën, Peugeot, Citroën i znowu Peugeot, bo czwarty był Didier Auriol, czyli mamy francuskie potyczki. Z tym, że Włochy chyba nie lubią takiego oblężenia Francuzów, więc zaczęły ich eliminować. Mamy drugi dzień i liderem jest Jesús Puras w Citroenie, to znaczy był. Bum! I jeden Citroen odpada. Automatycznie na lidera wskakuje Gilles Panizzi w Peugeocie, ale za sobą ma jeszcze Filipa Bugalskiego. To znaczy miał. Bugalski także uderza w skałę i rozwala zawieszenie. Okej, próbuje jechać dalej. No ale tego auta nie da się już prowadzić. Wygląda na to, że Citroën ma game over. W sumie to nie do końca, bo jedzie jeszcze jeden kierowca w Citroenie. Jest to młody Francuz, Sébastien Loeb, gwiazda kategorii Super 1600, który dostał szansę, aby wystartować w aucie WRC. No i pierwszego dnia jechał w okolicach szóstego miejsca, ale drugiego dnia zaskoczył wszystkich, bo pokonał nawet doświadczonego Didiera Auriola, który nie spodziewał się, że po odpadnięciu dwóch Citroenów i tak będzie za tym zespołem. Więc mamy Peugeot na czele, potem Citroen i Peugeot i znowu Peugeot, bo czwarty był Markus Grönholm, który wraca do gry. Francuzi dalej na czele, z tym, że jest 3-1 dla Peugeota. A jak to się skończy? Nie najlepiej dla Markusa Grönholma, bo padło mu wspomaganie i spada z czwartego na siódme miejsce. Więc został Peugeot, Citroen i Peugeot, no i zaczęło padać. I w Peugeocie myśleli, że w takich warunkach Sébastien Loeb będzie tracić, ale nic z tego. Didier Auriol nie był w stanie go dogonić, a do tego Sébastien Loeb zaczął się zbliżać do Panizziego, który był liderem. Jednak nie udało mu się go przegonić. Panizzi wygrał. To były francuskie potyczki, no ale przecież w rajdzie jechali jeszcze inni. To znaczy z pretendentów do mistrza tylko Carlos Sainz dobrze wypadł, bo był czwarty, a reszta wypadła. Bo tak wypadł Richard Burns na pierwszym OS-ie, znowu Colin. On miał problemy ze skrzyniobiegów i wypadł z punktowanych miejsc. Był dopiero ósmy. No i jeszcze Tommi Mäkinen i jego nowy Lancer WRC, który sprawował się fatalnie. Nie dość, że były problemy techniczne, to jeszcze auto jest za wielkie, za ciężkie i Mäkinen nie był nawet w top 10. A tak kończy ostatecznie swój udział w rajdzie.
uszkodził koło i koniec zabawy dla niego. Choć to w sumie była męczarnia, a nie zabawa, tym bardziej, że nie zdobył żadnych punktów. Ale nie zdobył ich także Colin, więc Makinen z Colinem dalej są na czele tabeli. Znowu Peugeot zaczął ścigać Mitsubishi, bo traci do nich tylko 7 punktów. No ale na czele dalej jest Ford, z tym, że kolejny rajd to znowu asfalty. I to jeszcze francuskie drogi. Witamy we Francji, gdzie nie każde francuskie auto będzie miało lekko. No ale zacznijmy od początku, a tam powtórka z poprzedniego rajdu. Gilles Panizzi wygrywa pierwszy OS, ale przegina z ścinaniem zakrętów i jego Peugeot zaczyna prowadzić się nerwowo. Więc odpuszcza trochę i wyprzedza go zawodnik Citroena. Jesus Puras, który wskakuje na lidera, ale w Citroenie znowu nie mieli powodów do radości. Tak auto rozwala Filip Bugalski, a Sebastian Loeb w tym rajdzie nie jedzie. Więc Jesus Puras, pomimo że jest liderem, to czuje atak Peugeotów, bo Panizzi był drugi, znowu Didier Auriol jest trzeci, a potem kolejny Peugeot. Był to Markus Gronholm. No i tak było na przedostatnim OS-ie pierwszego dnia, a przed nami jeszcze jeden OS i jedziemy z Tomi Makinenem. Makinen miał bardzo poważny wypadek, bo jego pilot został uwięziony w aucie. No i mieli wiele szczęścia, że nie spadli ze skarpy, bo to by mogło skończyć się fatalnie. Ostatecznie pilot Risto Mäkinen-Mäki został poważnie ranny i Makinen musi poszukać nowego pilota na koniec sezonu. A my kończymy dzień pierwszy. Mamy dzień drugi i dobrze nie będzie go wspominać Markus Gronholm. Uderza w murek i tutaj się kończy jego przygoda z tym rajdem. Peugeot traci jednego z zawodników, a na czele dalej Citroen. Był nim Jesus Puras. Gilles Panizzi jednak naciskał, ale jego pilot go uspokajał, bo Citroen nie walczy o punkty dla konstruktorów, więc Panizzi musi patrzeć na wynik zespołu. Bo jedzie dla Peugeota także w przyszłym roku, w przeciwieństwie do Auriola, bo on nie ma jeszcze zatrudnienia, więc chce się wykazać. Ale Panizzi go nie dogonił i jest trzeci, jednak ma do tego jeszcze jeden dzień. Tylko że tego dnia także nie był w stanie powalczyć o wyższe miejsce. Za to na lepszy wynik liczył Gilles Panizzi, bo się rozpadało i chciał to wykorzystać. No ale Jesus Puras nie dał sobie odebrać swojego pierwszego miejsca. Wielki sukces dla Citroena, bo ta wygrana pokazuje, że jest w nich ogromny potencjał, ale w tym sezonie nie walczą o punkty. Za to walczy Subaru i Richard Burns i on miał skończyć rajd na szóstym miejscu, jednak przed nim byli jego koledzy z zespołu. Na piątym jechał Marco Martin, który celowo zwolnił, aby przeskoczył go Richard Burns. Znowu na czwartym przyjechał Peter Solberg, ale następnie celowo spóźnił się na punkt kontrolny i dostał karę. Dzięki temu przeskoczył go Richard Burns i co ważne, to nie był Team Orders, Peter zrobił to tak od siebie. To sprawiło, że Richard zdobył cenne punkty, tym bardziej, że jego główni rywale znowu bez punktów, bo Makinen miał wypadek, Carlos Sainz na drugim OS-ie trafił na kamień na drodze, to uszkodziło jego miskę olejową. No i ostatecznie musiał się wycofać z zawodu. Znowu Colin miał ciągle problemy z autem i ostatecznie był 11. Więc Richard wyprzedził o 1 punkt Carlosa Sainza i traci tylko 6 punktów do Colina i Makinena, więc ma szansę na tytuł. No ale musi przetrwać jeszcze 2 rajdy. Australia. Tutaj nikt nie chce odkurzać trasy, więc aby nie było zamieszania, to odwrócono pozycję startową, tak aby liderzy nie musieli ruszać z przodu. No i pierwszego dnia najlepiej radził sobie Markus Gronholm. Drugi był Richard Burns, pomimo tego, że miał problemy z silnikiem. A Auriol nie miał nic do stracenia, bo nie ma jeszcze zatrudnienia na następny sezon, więc jedzie ostro i jest trzeci. Następnie był Colin, ale tutaj w Australii liczy się pozycja startowa w następny dzień. No i zmieniły się zasady w tym razie, czyli topowi zawodnicy mogli po pierwszym dniu wybrać pozycję startową na drugi dzień. Ale Colin przez pomyłkę się spóźnił z podaniem swojej pozycji, więc sędziowie uznali, że nie zdążył w wyznaczonym czasie i musi jechać jako pierwszy.
a to sprawi, że nie będzie w stanie walczyć o wygraną i co gorsza jeszcze dla Forda. Pierwszego dnia Carlos Sainz rozwala zawieszenie. Owszem, udało się dojechać do serwisu, ale o topowe pozycje nie będzie już walczył. Więc Fordzie wykombinowali, że François Delacour dostanie karę 30 minut i będzie startować jako pierwszy. Będzie odkurzał trasę Colinowi. Oczywiście nie był z tego zadowolony, ale musi słuchać się zespołu i to on otwierał trasę. No i nie wiadomo, czy z powodu nerwów, czy czegoś innego, źle wpasował się w zakręt. Wypadek był bardzo poważny, bo ucierpiał pilot i trzeba było go wydostać, więc Colin, który jechał za nim, zatrzymał cały rajd. Ostatecznie odcinek został odwołany, a pilot zabrany do szpitala, a rajd został wznowiony. I Colin tego dnia robił co mógł, ale i tak stracił jedną pozycję, był dopiero piąty. Przed nim znalazł się Harry Rovanpera, na trzecim jechał dalej Didier Auriol, ale nim Colin się nie przejmował. W sumie to nie przejmował się nawet tym, kto jest pierwszy. A był tam Marcus Grönholm, bo przecież on nie walczy o tytuł w tym sezonie. A walczy Richard Bels, który tego dnia jest drugi, więc jak tak dojedzie do mety, to zdobędzie sporo punktów. Ale Colin ma jeszcze jeden dzień, aby coś wymyślić. No i jakiś tam pocieszeniem dla niego może być to, że Mäkinen miał problemy ze swoim lancerem, do tego ból pleców, więc był dopiero szósty. I jednak Colin tylko oczko wyżej, czyli piąty. Potem Harry Rovanpera, ale on Colina nie interesował, następnie Didier Auriol, ale on także się nie liczył w walce, za to liczył się Richard, który dowiózł drugie miejsce. Tym samym ma mocne punkty. A wygrał Marcus Grönholm, ale jak mówiłem, Colin nim się nie martwił. Za to takim wynikiem martwili się w zespole Forda, bo aktualnie mają 4 punkty straty do Peugeot. I tylko oni oraz Peugeot walczą o tytuł. Znowu jeśli chodzi o kierowców. To Colin ma 42 punkty, Tommy 41, a Richard 40. No i szanse na tytuł ma jeszcze Carlos Sainz. Ale musiałby wygrać ostatni rajd, a wyżej wymienieni zawodnicy nie dojechać do mety. Mało prawdopodobne, ale przecież ostatni rajd to... Ostatni rajd, aż 4 zawodników ma szansę na mistrza, z czego 2 doskonale zna te tereny. Pierwszym z nich jest Colin, który pokazuje, że to jego miejsce, bo po 3 OS-ach jest liderem. Znowu Finn, Tommy Mäkinen nigdy jeszcze w Wielkiej Brytanii nie wygrał. I nie wygra tym razem. Rozwala zawieszenie już na początku rajdu i nie tylko nie wygra, ale nie zdobędzie już kolejnego tytułu WRC. Więc zostało nam 3 potencjalnych mistrzów. W sumie to 2, bo Carlos Sainz uszkodził koło na 2 OS-ie i przy okazji niszczy hamulce, więc spada na 21 miejsce. Więc mamy 2 pretendentów do tytułu WRC. No w sumie to praktycznie już 1. 30. Piąty bieg, mega szybkość i zahaczenie o pobocze kończy się spektakularnym dachowaniem. To był Colin McRae, który prawie pogrzebał sobie szansę na tytuł w tym roku. Prawie, bo Richard Burns, aby zdobyć tytuł, to musi być przynajmniej 4. A to przecież mega trudny rajd. Zresztą szybko się o tym przekonał, bo także wypada. Ale na szczęście dla niego bez konsekwencji. Ostatecznie dzień kończy jako 2, więc wszystko póki co zgodnie z planem. Znowu nic nie idzie zgodnie z planem, jeśli chodzi o Forda. Bo Colina już nie ma, a pierwszy jedzie Marcus Grönholm w Peugeocie. A to Peugeot z Fordem walczy o tytuł. Okej, dalej jeszcze jedzie Carlos Sainz, jedzie mega szybko, bo pod koniec dnia jest 4, ale Peugeoty są przed nim. Bo Rovanpera jedzie jako 3, więc Ford ma coraz mniejsze szanse na tytuł, ale jeszcze ma. No i drugiego dnia Carlos jechał jeszcze szybciej, ale potem wszystko poszło nie w tym kierunku, co miał. Carlos wypada i co gorsza wpada na widzów. I 13 osób zostało rannych. Nikt nie zginął, ale Carlos był roztrzęsiony do tego stopnia, że Ford zdecydował, że nie będzie kontynuować rajdu. Więc Peugeot ma tytuł WRC. Nawet jak żaden ich samochodów nie dojedzie do mety. No ale Marcus Grönholm jedzie dalej. I nie musi się martwić o zawodnika za jego plecami. A tam jest Richard Burns, który miał jeden cel – dowieść auto do mety, a nie ścigać się z innymi. Więc z każdym kilometrem Richard jechał spokojniej.
Trzeciego dnia jechał jeszcze wolniej i dał się wyprzedzić haremu Rowampera, więc spadł na trzecie miejsce. No ale nie chciał ryzykować, bo przecież w 99, jak i 2000 roku był drugi, a teraz ma ogromne szanse na tytuł. No i jak powiedział w wywiadzie, pod koniec rajdu jechałem jak moja babcia. Ale udało się. Richard Byrne zostaje mistrzem WRC w 2001 roku i co ciekawe, po tym wydarzeniu odchodzi od Subaru. No ale o tym zaraz sobie pogadamy w podsumowaniu, bo póki co top 6 kierowców tego rajdu, z czego świetnie pojechał brat Colina, który był czwarty. No ale jeśli chodzi o zespoły, to nie wygląda to dla niego dobrze. Czyli czas na top zespoły z 2001 roku. No i klasycznie zaczniemy od końca. A tam jest Hyundai, który jedzie już drugi sezon w WRC i w tym roku wprowadzili poprawki, ale póki co są na końcu stawki. W sumie są tam, gdzie Skoda, ale Skoda może pochwalić się tym, że przynajmniej mieli podium w Afryce. Subaru wprowadziło nowy model, ale póki co średnio się sprawuje. Okej, Richard Byrne w Subaru wygrał tytuł, ale niebiescy byli za Mitsubishi. A oni radzili sobie świetnie, jak mieli model Evo 6. Bo potem, kiedy przesiedli się do auta WRC, to katastrofa i trzecie miejsce. Ford Focus, pomimo tego, że jeździ od 99 roku, to dalej nie pozbył się problemów technicznych i głównie dlatego przegrali z Peugeot. A oni wygrali kolejny rok z rzędu. Ale ich 206 także miało wiele problemów technicznych, więc jak będzie w przyszłym sezonie? Zobaczymy. Tym bardziej, że Citroen pojedzie jeszcze więcej rajdów, ale dalej nie będzie zbierać punktów. No ale to w następnym odcinku, bo teraz... Klasycznie mamy top 7 i zaczniemy od 7 miejsca. A tam Francuz Didier Auriol, który nie miał takiego tempa jak koledzy zespołu i miał problemy z autem. I nie ma zatrudnienia na kolejny sezon. Oczko wyżej Hiszpan Carlos Sainz, który do końca liczył się w walce o tytuł, ale nie wygrał ani jednego rajdu i zostaje w Fordzie. Następnie Finn Harry Rovanpera, który nie startował we wszystkich rajdach, ale i tak miał tyle samo punktów, co mistrz z poprzedniego sezonu. A Marcus Grönholm zmagał się głównie z problemami w jego aucie, choć także popełniał błędy, ale zostaje w Peugeot, tak samo jak Rovanpera. Znowu z Mitsubishi odchodzi Tommi Mäkinen, bo ich nowy samochód pogrzebał jego szansę na tytuł. Będzie jeździł dla Subaru. A dalej dla Forda będzie jeździł Colin, choć w tym sezonie to głównie awaryjny Focus pogrzebał jego szansę na tytuł. No i błąd na ostatnim rajdzie. A tego błędu nie popełnił Richard Byrne i zostaje mistrzem WRC. Ale odchodzi od Subaru, idzie do Peugeot. Jak mu pójdzie, dowiesz się z następnego odcinka, a my poznajmy najlepsze samochody. Jeśli jakieś auto dostało się na pierwsze miejsce, to ma 3 punkty, na drugie ma 2 i za trzecie ma 1. I tak to wyglądało w sezonie 2001. Peugeot wyraźnie odskoczył od rywali, ale to dlatego, że mieli dużo zawodników, aż 4. I tak samo będą mieli w przyszłym sezonie. Ale czy to im pomoże w kolejnych zwycięstwach? Dowiesz się z następnego odcinka. Więc nie zapomnij kliknąć suba, bo znowu będzie się działo i myślę, że zmienimy trochę format. Ale o tym dowiesz się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, dzięki wszystkim wspierającym. Pamiętaj, życie za krótkie, by nie jarać się rajdowymi legendami. A teraz wpada ogólna tabela.